Jak tak w kilku zdaniach można ocenić te kwalifikacje i te treningi, ten cały dzisiejszy dzień? Pierwsza seria treningowa była nieco komiczna, bo jury trochę obawiało się, jak to będzie wszystko wyglądać. Był rozbieg bardzo nisko ustawiony i te skoki były, co tu ukrywać, krótkie w wykonaniu większości zawodników. Później już było zdecydowanie lepiej. Raz, że zawodnicy się dopasowali trochę do innego obiektu, jak te, na których skakali do tej pory. No i też był rozbieg inaczej ustawiony. Myślę, że dla nas jak najbardziej udane. Wszyscy się zakwalifikowali, to było w sumie celem tego dnia. Natomiast te skoki, szczególnie z ostatniej serii, nie były w 100% udane albo takie, na jakie zawodników stać, bo już w drugiej serii treningowej pokazali się z tej jeszcze lepszej strony. To czego tam w tych skokach brakuje w przypadku na przykład Kamila Stocha czy Piotra Żyły, którzy tutaj by skakali najdalej? No akurat ci dwaj skoczyli dobre skoki. Tutaj nie ma wiele do poprawienia. Trzeba liczyć też odrobinę na szczęście, na taki dobry układ i powtarzalność skoków. Natomiast tutaj z serii kwalifikacyjnej trochę nieudany skok miał Maciek Kot, którego zachwiał w pozycji dojazdowej. Już nie był na tyle udany jak w tej drugiej. No niemniej jednak już widać takie doświadczenie, które zdobył szczególnie podczas tego sezonu, że nawet z tak, można powiedzieć, mniej udanego skoku potrafi wyciągnąć odległość, która daje spokojną kwalifikację. Czy ta magiczna bariera 250 metrów może tu paść faktycznie? Ja myślę, że nie. Myślę, że nie, z tego względu, że Norwedzy byli na to przygotowani, natomiast delegat nie odebrał im skoczni. Była niezgodna z certyfikatem i musieli od wczoraj całą noc skocznię doprowadzać do certyfikatu, czyli ona ma znowu stan taki, jaki miała w zeszłym roku czy dwa lata temu. No i do tego dochodzi kwestia warunków. Przy takich warunkach jak dzisiaj było ciężko, bo widać, że tych długich skoków, faktycznie długich lotów nie było tak dużo. A zobaczymy, co będzie w kolejnych dniach. Jak ma trochę śniegu popadać, to wtedy te loty będą trochę trudniejsze. W takim razie dziękuję bardzo i życzę powodzenia jutro. Dziękuję również.